W magazynie Pitstop stali goście Mikołaj Sokół z Rzeczpospolitej i Cezary Gutowski z Przeglądu Sportowego, a przed nami przedostatnie, przedostatni wyścig tego sezonu Grand Prix Brazylii na torze Interlagos. Przedostatni występ Roberta Kubicy w barwach BMW Zauber. Jak, jak Waszym zdaniem team jego poradzi sobie, że, że, że to już jest kierowca Renault? No. Tutaj. Trudno przewidzieć sprawę. Jest to bardzo delikatny temat z pewnością. No, w przeszłości bywały takie momenty, kiedy, kiedy jakiś dany kierowca kiedy przychodził do niego zespołu, były tam duże tarcia. Wydaje mi się, że taki dosyć charakterystyczny moment to był wtedy, kiedy Allen Prost odchodził z McLarena do Ferrari. No, ja sądzę, że podejście BMW Zauber nie zmieni się do Roberta. O tyle, że. Odnoszę wrażenie, że już i tak od dłuższego czasu nie jest idealne. Yy, więc po prostu sądzę, że tutaj mniej lub bardziej będzie taki status quo. Yy, natomiast sam fakt, że Robert ma jakby większe problemy ostatnio z doścignięciem Nika Heitfelda, no moim zdaniem on wcale nie wynika z umiejętności Nika Heitfelda i z, z gorszej formy Roberta, tylko raczej właśnie wynika z, z takiego faktu, że tam jakoś w zespole to nie działa idealnie, że tak to ujmy. No, Moim zdaniem zespół i tak yy, musiał sobie zdawać sprawę. Kilku miesięcy, że Robert nie pozostanie w ekipie, tak więc, no, tak jak Czarek mówi, tutaj chyba za wiele się nie zmieni, jeżeli chodzi o styl pracy, o przygotowanie do weekendu Grand Prix. Pocieszęce jest to, że zostały już nam tylko dwa weekendy, dwa wyścigi w tym sezonie, no i potem wszystko zacznie się dla Roberta od nowa, w nowym, oby bardziej przyjaznym otoczeniu. Bo jak czytałem te reakcje BMW, szefów BMW na wieść, że Robert podpisuje zerolę, no to raczej wszystko. Wynikało z tego, że rozstajemy się w przyjaźni. Jesteśmy sobie nawzajem bardzo wdzięczni. Też tak to odbieracie? Czy coś jest jakieś drugie dno tego, tego rozstania? No na pewno BMW ma za co dziękować Robertowi w końcu z dwójki obecnych kierowców zespołu, no to on raczej. Y Zapewnił więcej sukcesów tej ekipie, wygrywając wyścig, zdobywając pierwsze Pole Position, walcząc o Mistrzostwo świata w zeszłym sezonie, także tutaj no jakby elementarna grzeczność wymaga, aby ładnie podziękować za tę współpracę. A czy jest drugie dno, no, na pewno no, szkoda im tracić takiego kierowcę, ale z drugiej strony wobec niepewnej przyszłości i faktu, że sam koncern wycofuje się w przyszłym roku z Formuły 1, tutaj jakby no, po prostu nie ma nic do dodania. Dziękuję za współpracę i tyle. No tak, no generalnie jest to coś. Dosyć... Wydaje mi się regularna sprawa, takie pożegnanie, pożegnanie z kierowcą bardzo ładne, pierowe, ładnymi yy, słowy. Yy, no i szefowie BMW na pewno nie mają prawa mieć pretensji do Roberta o to, że do, odchodzi do Rena choćby z tego względu, że oni sami go zostawili i odchodzą z formuły jeden rok przed, przed czasem. Natomiast no, wydaje mi się, że w, w, w takich strukturach zespołu trochę niższych, no bo zespół to jest kilkaset osób. Yy, no być może na tej płaszczyźnie mogą być jakieś tam mniejsze lub większe pretensje. To jest oczywiście czysta spekulacja z mojej strony. Natomiast no, to są tylko ludzie, yy, tacy jak my wszyscy. Ludzie, którzy mają jakieś swoje emocje, dobre, złe, lepsze, gorsze dni, intencje. I po prostu wydaje mi się, że na tej płaszczyźnie mogą być pewne niedomówienia. Ale to jak mówię, to jest moja, czysta spekulacja z mojej strony. Po prostu tak sobie zastanawiam się nad tym, jak to zostanie dobrane na, tym, na tej ludzkiej płaszczyźnie. Czy waszym zdaniem e, tam w Brazylii poznamy już nowego mistrza świata? No jest na no to dosyć duża szansa. Wystarczy, aby Jensen Button dojechał na metę w pierwszej trójce. Niezależnie od tego, co zrobią Rubens Barrichello i Sebastian Vettel, tytuł już trafi w jego ręce. No, ale jednak historia pokazuje, że Formuła 1 jednak bywa sportem nieprzewidywalnym i może się okazać, że koronacja odwlecze się jeszcze o dwa tygodnie do wyścigów w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. No, wszystko oczywiście zależy od tego, jak będą się spisywały samochody Brauna i Red Bulla na torze Interlagos. Większe szanse ma teoretycznie Rubens Barrichello, jego strata punktowa do batona jest mniejsza, ale no miejsca na przesądy w Formule 1 też za bardzo nie ma, ale akurat domowy wyścig dla Rubensa z reguły okazał się bardzo pechowy, także specjalnie bym się nie zdziwił, gdyby także i tym razem coś poszło nie tak. No, to prawda, Rubens Barika minimum dwa razy jechał po praktycznie pewne zwycięstwo w Grand Prix Brazylii. Był najlepszym samochodem, też Stewartem się zdarzało, że był w czołówce. Ale gdybyśmy to zebrali, to myślę, że zebrałoby się kilka takich sytuacji, kiedy Rubens faktycznie jechał na bardzo dobrej pozycji i mógł wygrać. No i wtedy nagle jakaś awaria, coś w tym stylu i było koniec marzenia o zwycięstwie. Ja liczę na to, że, że jednak przełamie tą złą pasce tym razem. Ten tor powinien odpowiadać kierowcom Brauna i Boydom Brauna, ponieważ jest tam taka naprawdę bardzo duża sekcja techniczna gdzie się bardzo liczy mechanika. Praktycznie cała środkowa część toru. To są ciasne zakręty, głównie dwójkowe, liczne do hamowania, tam, gdzie brauny powinny być lepsze. Do tego jeszcze mają mocny silnik, bardzo, który się przyda potem na podjeździe na prostą więc no liczę na to, że Rubens wygra, natomiast no sam Johnson potrzebuje trzeciego miejsca, żeby zdobyć Mistrzostwo Świata, niezależnie od tego, jaką pozycję zajmie jakikolwiek inny kierowca. Tak więc no sądzę, że tutaj sprawa jest już prawie przesądzana, aczkolwiek no ten przykład Kimiego Rajkonena, który zdobył Mistrzostwo Świata, mając dużą stratę przecież, pokazuje, że niczego nie można być do końca pewnym, tak? więc no to jest chyba bardzo fajne w tym sporcie, dopóki nie zobaczymy i się nie zdarzy, dopóty nie będziemy wiedzieli.